A zatem zaczynam przestawianie wszystkiego pod ścianę z powrotem. Gdzie jest garnek? 340. Tu będzie silnik docelowo. Dobra, ten Kamil, jak te kwiatki tutaj ten. Co kwiatki? Ja gdzie stawię sobą i nie widać? Jeszcze 340, tylko się oddalamy, kurde, od niej tam. Oddalamy się? No, czekaj, bo zmieniłem, zaraz zobaczę. 350, no ucieka no, trochę. Tego. 351, no, oddalamy się od niej. Co, już nie damy rady do niej dopłynąć? No, 353, więc zobacz. Tak, no to musimy sobie odpuścić, dobra, wyłącz. Nie, no niech płyniemy dalej w tamtą stronę i tyle, zobaczmy. No nie, no nie uda się, bo płyniemy pod wiatr. Płyniemy pod wiatr, dlatego. Ale to ona też zmienia miejsce, no to może się uda. No dobra, no. Może drugi żagiel postawimy, będzie szybciej. To nie jest przetestowane i nic nie daje. Przetestowany. No ponoć nic nie daje, no. A czytałeś to gdzieś? No, Krukson nam mówił. Czyli to mogę odłożyć. A reszta to już tam. Ty kombinujesz. Ma ktoś drewno? Tego ze mnie sobie. O kurde, ile masz tego drewna? Co? 85, czytamy to chwilę. Buźwa. Zaraz wyjdziesz z tego pokoju. Oho. Fuck no! Czemu to się tak... Tak mówię, dobra. Ja bym musiał jeszcze na chwilę potem wejść na tamten. Chociaż nie, ja mogę to sobie zobaczyć z tego. No i znowu brakuje desek. Sobie tylko coś zobaczę. O, nie na tym ekranie. Brazy, miniatury. O, tutaj dałem okno, a tam drzwi. A tutaj ta ściana jest cała ten. Przetegowana i tutaj są okna, tutaj, tu. Ale mogłeś zrobić trzypiętrowy. Że jeszcze jedno piętro? Tak. Nie no, kurde, no, z kitu. Na czterech, pamiętaj, nie? What the hell, ale po co ci to czwarte piętro? Co z tego, że nas jest czterech? Jak już wszystko będziemy mieć, to już nie będziesz potrzebował tyle miejsca. My płyniemy w ogóle, bo nawet tu żadnych śmieci nie ma, nie nic. No, nie wiem, czy w miejscu każdy to będzie miał swoje piętro. Ale niepotrzebne, żeby każdy miał swoje piętro. Dobrze, to ty śpisz za burtą. No i bardzo dobrze, no. Nie będzie jakiś, kurde, każdy miał swój pokój, bo to nie ma sensu, no. Czekaj, bo tutaj, tu jest dobrze, tu, no, jest dobrze. Tylko to ja jest źle, bo tu miały być, kurde, te. Tu miało być... Jak to jest? Pełne to. Nic nie widać. No bo stoimy w miejscu. No właśnie, czemu się w miejscu? Dwie deski. Trzeba się przeżaglować. Trzy potrzebujemy.
Paweł, co z tą wyspą? No jest. Wydaje mi się, że tam wydalamy cały czas. Nie dolecimy do niej. Co? Nie dolecimy do niej teraz. No to. No właśnie, no, bo stoimy w miejscu i przez to nic nie robimy. Baterię trzeba drugą zrobić, bo ona nie starczy na... Patrzę. Odpadki plastik, sztabka miedzi. Sztabka miedzi, odpadki plastik, czyli sztabkę miedzi trzeba zrobić. To akurat nie problem. Mam odpadki, mam plastik, jeszcze sztabka miedzi. I to się robi. I ta jest pełna. Niech się robi szybciej. To już zaraz będzie, wiesz, bo ja przed chwilą dosłownie, znaczy już wcześniej chwilę dałem. Dobra, dobra. No. Wydaje mi się, że rekin teraz nie może gryźć, jak jest wzmocniony, ale mogę się mylić. Zobaczymy. Duży chyba jest wytrzymalszy. To też, to na pewno. Jaka? O. Dobra, mam baterię, nawet dwie zrobiłem. O. Bo miałem akurat tyle. Rzucam tu jedną, nie wiem gdzie. Do swojej weź skrzynki. Dobra. Nawet dwie tu mam wrzucone. Oj, jak to stoimy? No i 700. Grupa. Ale tu nawet nie ma nic, kurde. Jak leci wiatr? Czekaj. Prawo. Tak jak teraz żagiel, no. Dobra, to tak. Pomagać. Mniej więcej. Nie wiem, kiedy będę płynął do tej wyspy. Czy się uda kiedyś? Wiesz co, może nie jest jedyna to wyspa. Może będzie ich więcej po prostu, znaczy, i nagle się pojawi jakaś inna. Bo to jest wyspa, którą masz do tego zadania. Mhm. Jeśli chcesz, to jest jakby drugi rozdział zadania. Że musisz tam popłynąć. Ale mogę zmienić sobie... Mogę zmienić sobie... Zadanie. Nie, współrzędne po prostu i szukać jakiejś innej wyspy, ale to... Mhm. Zabawa na losowo. Więc najpierw chciałbym wpłynąć właśnie tam, gdzie jest to główne zadanie, powiedzmy. I odblokować jakieś kolejne rzeczy, no bo tak naprawdę możemy zrobić się tylko słoik. Tylko żeby tam dopłynąć, to byśmy musieli zrobić w takim razie silnik. No to możemy zrobić. Albo wiosłować po prostu. Wiosłować? No co, mamy 4 osoby, to za problem. A ile mamy do tej wyspy? To trzeba było zrobić podjąć tą decyzję, jakby mieliśmy 300 metrów, a nie teraz nie wiadomo ile. No teraz mamy 830. No. Bo płyniemy w ogóle pod prąd, no oddalamy się. Ja bym na prawo płynął. Tam coś jest niby. Mi się tak tylko wydaje. Po co jest mokra cegła? Robiliśmy już ją? Tak, ja już zrobiłem. Mogę ją wkładzić na podkład. Suszysz ją i masz cegłę, ale jest tylko na prawo. Dajcie trochę na tył statku. Żagiel. Dałem. Ty.
To jest wyspa? Tam są jakieś kamienie wystające, takie jakieś dziwne. No właśnie zaraz zobaczymy, co to jest. W przodu są te skrzynki, weźcie beczki w sensie. No kurde, odpływamy od nich. To są kamienie jakieś wystające. No już nie sięgnę. Okej. Okay. Zobaczymy, może się uda jakoś. Jak się zmieni wiatr po nocy, to... A to się mówię, zmienia? No raczej tak. Myślałem, że zawsze w jedną stronę. Flaga. Grzesiu, tam jest flaga. Co, znowu, jest flaga. Znowu help? Będzie? Tak jak wczoraj? No, jest flaga. Nie widzę napisu. Oby to nie była ta wyspa, w której... przy której wtedy byliśmy. Nie, nie, to jest co innego. Wydaje mi się, że chyba nie możesz, że chyba te wyspy się jakoś zmieniają. Że one jakby już jak raz byłeś i odpłynąłeś, to już jakby znikają, tak? No, no, no. Że randomowo no tak, się... nie miałby sensu być no, 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 no. Wyspa. No, no, to fakt. Jest tam jakiś napis. Help. Fuck you. Whomever. I jest tam drzewo na pewno jakieś jedno. Jest skuter zatopiony, więc Grzesiu nie sejwujesz. Teraz serwera znowu. O, to ja tam wpadam pierwszy, kurde, zaraz. Chyba ja. Ja zaraz serwer wyłączę, zapiszę na wszelki wypadek, o. Ja wyłączę ty. Tam se graj. Bądź trochę ludzki. Dobra, dobra. Potrzebuję 3 kamienia na cikier. No kamienia to ci pod dostatkiem w skrzynce. To potem, jak zrobimy tą wyspę, to budujcie wiosła. Ja mam. No dobra. Dla każdego, żeby było. Ja mam 4. Tylko, że wiosła szybko się ten psują, nie? To nawet więcej zróbcie. Zróbcie tam jakąś małą skrzynkę wiosła, bo wraz tyle. No, trzeba by było tak zrobić. Małą skrzynkę wiosła. Nie no, to wiosła po prostu będziemy do Pawła, do Pawła skrzyni wkładać. Mała skrzynia wiosła. No, nie byliśmy tu, bo drzewo jest tam. O, kuźwa, to jest duży. A to na dole co jest? No i zaraz mi się hak rozwali. Mam radyjko. Mam deski. O, czapkę kapitana. Plastik. Dobra, sumujemy. Kratę mam, no i najść. Ja się zaraz utopię. Twój problem. Nie, bo mi się hak skończył, a tu jest coś... Oter przeszukany. Pierwszy był. Już miejsce ten przeszukany, kurde, bo się skichasz. Co to jest? Masz ziemię? Ty, podnieś tak, grzyb tak. Jaskiniowy? No. A tu masz ziemię do wykopania, dwie, jeżeli chcesz, potrzebujesz na coś. No, po coś się przyda na pewno. O, i odpadki z tego grzybu jeszcze. Tu nic nie ma. Z czego? No, z ziemi. Wykopałem jeszcze. Odpadów jest tyle, że... No, mam pewne inwentory. Właśnie, ja muszę też statku najpierw. Kamil, te kwiatki ci pozbierałem, czerwone. Teraz bardziej mi na rzecz biały zależy, ale... Okay. A to były też białe, tutaj na wyspie. Ja masz? Znalazłem. 2 i 2 nasiona mam. Trochę z tego będzie. Oj, żółty kwiat mam. Do ciebie. Ty, rekin tu się zbugował. Właśnie wiem. Dawaj go. Nie zabijaj go. No jak to nie? Dawaj go. Chodźcie tu. Do łodzi. Szybko. Padł. Mamy go. Zbieram go już. Dobra, do wody. Zbieramy jakieś rzeczy. Tylko, że jak się zbugował, to może go zostawić, to by nas nie atakował. No w sumie tak. W sumie też racja. Grzesiu. Nie, zamiast
Dobra, ja muszę zrobić porządek w inwentory, zanim wejdę do wody. Ale tu jest odpadków. Ja już 20. To dobrze. Płynie rękin u góry. Co? Kim cudem? No nie. Dopiero co go zabiłem. Trzeba pogoń zabijać. Szkoda, że tu jest kini jeszcze nie ma. Kamil, w swojej skrzynce nie ma miejsca. Daję ci kwiaty do tej skrzynki obok. Tej dużej. Na plastik. O, ryba. Ciekawe, czy mogę złapać, jak ja mogę złapać? No właśnie, nie wiem. Sieć musisz mieć. No mam. Masz tutaj coś takiego jak... Nie sieć, tylko... Wybuchła. Kurde. No. Egium. Siatka, o. Że daje się do pania... Nie, do owadów. No właśnie, mam siatkę i siatką średnio. Uwaga, to jest przeciwne. Nie, to jest do owadów. Ta ryba wybuchła i mnie zraniła. No. No właśnie. Ty jest gaz trujący. Tak. No i padłem. No to... Chciałem, żeby... Tak, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie on jest. Nie, dobra, ja już się odradzę. No, żeby się odrodzić, to musimy cię na łóżko położyć. No. Nie, tam jest opcja, że podejść i odrodź się w łóżku. No ale to przedmioty jego znikną wtedy, jeżeli się poddaj się kliknie. Nie. Nic nie znikło. Nie? Znikło mi tylko jedna lina. A tam na dole jest tyle odpadków i nikt tego nie bierze. Przecież zbieram. Nie wiem ile. Tu pod nami jest odgromy. Potrzebuję, żebyśmy się chcieli ruszać. Warto nikt się nie zbuduje. Może tej flagi nie mogę rozbić, kurde. No nie da się flagi. Z wyspy chodzi ci? Mhm. Nie da się. Próbowałem. Uśpa, tu rekin pływa. Już? Odrodził się? No to lipa. Dobra, ja wracam, bo muszę to jeszcze zjeść. I pływa cały czas koło. Niebieski kwiat ktoś chce? Niebieski nie. O, jest rekin. To dobrze, że jest u was, a nie u mnie. No jest pod łodzią. Odpadki. To deski wrzucił do jedzenia. No pewnie Marcin. Jakie deski? No już zabrałem, ale były deski w jedzeniu. A nie, nic nie wrzucałem. Rakin, płynie. O, widzę rudę miedzi. O, i tutaj też. O nie, rekin. No, to powydobywałem. Kurde, uziął się na mnie, no. Ja muszę wypłynąć, bo ja nie dam rady zaraz z życiem.
Uła. Paweł, te twoje glony się już tu nie mieszczą w tej skrzynce, więc je... A nie zbierajmy je. Nie zbierajmy ich na razie, bo w sumie mam ich trochę. No, 1003 do wysp tutaj potrzebujemy, a wiatr gdzie jest? A wiatr jest dalej w drugą stronę. No. A te wiosła mieliśmy porobić. Ja mam wiosła. Ile? 4 mam wiosła. Nie wiem, czy próbujemy, czy co. Ale jakby to nie wiem, czy tej kilina, to już się zrobi. Nie, ja spadam. 1003. O ja. Tam mil, nie wiem, czym to jest liczone. Metrów. Milachorski. Kto to włącza? Co to jest? Co? Czemu radio jakieś włączasz? Wyłącz to, radio. Mówię, kurde, muzykę przerywasz moją przepiękną. Z gry. Zaraz to radio poleci za burtę. Gdzie mam też te wiosła? Tutaj. Cokolwiek. Nasza szarupa, ja myślałem, że to czyjaś szarupa do splądrowania. Dobra, pojedziemy na tamtą wyspę, mamy tutaj wiosła. Gdzie? Dobra, podnoszę. Dobra, ja jedno biorę. A nawet i drugie. Ale nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy wszyscy naraz wiosłowali, czy na przykład po dwie osoby. Panowie, ale... Albo jedna w ogóle, nie? Bo nie wiadomo, czy szybciej się płynie jak ten. To dobra, to ja odkładam. Nie, no ja nie wiem za tym. Gdybyście na wieślarza nadał. Paweł, jak tam? 1009. Się oddalamy. Ktoś w ogóle ma jeszcze te deski? Którą stronę trzeba wiosłować? Tak jak jest żagiel. Tak jak jest żagiel, a żagiel jest ustawiony w tą stronę. Idziemy. Będę patrzeć, czy coś tutaj w ogóle. Tak, daje i to dużo. Tak? 1000 już jest. No. Więc niech tam młody wiosłuje cały czas w tym samym kierunku. 50. Ja wezmę drugie, jak mu się skończy wiosło, to... Więc tam wiosłujcie. Czekaj, a co trzeba na wiosło? To ja w razie czego jeszcze zrobię. Tam jest dużo wiosłów, nie robić? Nie, jest dużo. Nie. Ja mam jeszcze jedno przy sobie. Dobra. Coś ma zawiać? Skrzynce są. Nie. 10 zawiasów masz. Drugiej skrzynce. Dzięki, bo mi się moja skrzynka już nie mieści. No widziałem. Powyciągać ci musiałem parę rzeczy, żeby włożyć te glony twoje. No jak nie trafiłem? No i ile jest już? Moment. Zaraz. Czekaj, ile tu mam baterii? Dobra, muszę baterię wziąć. A baterię gdzie dałeś? Ja nie brałem baterii ze skrzynki. Zbierajcie tutaj, gdzie ja wysypię. Tu jest dużo materiału przydatnych. No wiem, zbieram. Staram się. Tu ja też mogę wiosłować i zbierać. Bierzesz paczkę? Dobra, wziąłem. 510, dobra. Albo ty wziąłeś? Zresztą tutaj w razie czego do sieci się łapie, także spoko. Ale sieć też trzeba opróżnić. To tak, to ja co chwilę też chodzę i biorę. To i to. To już powinno coś widać.
Jeszcze moment. I jak widać, jak dopiero jest 875. No 800, czyli 200, czyli na 200 metrów starsze wiosło. No to jeszcze 4 wiosła. Ja mam jedno i w skrzynce są dwa jeszcze. To trzeba zrobić. O, czekaj, tu jest jeszcze jedno wiosło. Dobra, ja mamy. Ja jeszcze też jedno mam. To mi się bawi moim odbiornikiem. Nie. Ja sprawdzę. Ja jestem. To nie tutaj, aczkolwiek to dobra. Ale to tutaj daliśmy. O ty kurde. Dobrze, płyniemy? Wchodzę tam. Dziękuję. Jest to 827, ale musisz płynąć w drugą stronę. W sensie... Tak teraz jak jest żagiel. U, panie. Musisz pójść na tył tak naprawdę i wysłować. Nie, on może po prostu zmienić kierunek wysłowania. Jest 815, 10. O, szybko idzie nawet teraz. No. Wiatr się nie zmienił też przypadkiem? Nie. No to dobrze, niech tam wiosłuje, wiosłuje. A jak ja wiosłuję, idzie szybciej? Moment. 6,5, 6,4, 6,3, 6,2, 6,1, no szybciej idzie. O, bateria padła. A dobrze płyniemy? Tak. Prosto do tyłu, tak? Mhm. 2,9, 2,7, 2,6, 2,5, 4. Idzie szybko. Dobra. Nawet nie możemy wynaleźć sobie tej ładowarki. Jakby faktycznie trzeba było. A budować baterię co chwilę no to bez sensu. No. Czyli 680. Dobra, będę potrzebował znowu hak zaraz. O, spadłem. To se zrób. Właśnie potrzebuję śrubę. To se zrób. Bo na pewno nie ma gotowej. I potrzebuję odpadki. Skrzynce na rufie. Ja mam chyba u siebie odpadki. Albo miałem w każdym razie. Wiosło mi się kończy. Lupa. Aha, mi się zbugowała skrzynka. Super. A która? No ta moja. A to twoja, to tam nieistotne. No super. Ktoś wiosłuje? Oprócz mnie? Ja wiosłuję teraz. Teraz, a wcześniej czemu nie? No, skrzynka mi się zbugowała. Trudno. 570. Jeszcze baterię zabrałem. 570 to jest jeszcze dużo, a nam się wiosła kończą. 560. 550. Wyjdę. Dobra, ja wyjdę i wyjdę jeszcze raz. Ale to wszyscy muszą. Żeby wszyscy mieli dostęp. Ale do... Przynajmniej ja będę mógł. Normalnie biegać, a nie, że z ekranem nie można położyć. To co, mam z Kamilem wiosłować, czy nie? No, tak. Idzie szybciej, tak? Mówisz? No, patrzyłem, patrzyliśmy wtedy, no to było szybciej.